Cześć, witam Was w holu z Ikei. Tak praktycznie 3/4 rzeczy jest z Ikei, tam pojedyncze są z innych sklepów i może sobie właśnie zaczniemy od tych z innych sklepów, żeby już, wiecie, zakończyć na Ikei, tak jak jest w tytule. I słuchajcie, pierwszą rzeczą jest zestaw takich miseczek. Ja już mam je rozpakowane, także Wam pokażę tylko, może tak o, trzy, bo tutaj mam właśnie w osłonce z Ikei resztę. I to są takie miseczki do sosów, do dipów i my je dostaliśmy od naszych znajomych, bo oni niedawno otworzyli restaurację i po prostu takie rzeczy, które nie pasowały im do zastawy, wydawali, a że my nie mamy takich właśnie do sosów sojowego, pojemniczków do sushi, to stwierdziłam, że będą bardzo fajne, czy na jakieś sosiki, czy dipy. I to było ładnie tak zapakowane, ja już tutaj wszystko właśnie rozpakowałam, umyłam. A drugą rzeczą, jaką wzięłam od nich, to jest taka mała salaterka zgrabna, czy na jakąś sałatkę, czy jakieś szaszłyki. No wiecie, takie rzeczy się zawsze przydają, szczególnie, że jest w takim biało-kremowym kolorze, więc do wszystkiego będzie pasowała. A tu, gdzie były schowane te pojemniczki, to jest właśnie, słuchajcie, osłonka z Ikei. Tak, widzicie, jednak nie po kolei idę, ale już jak mam pod ręką, to sobie przejdziemy do tego. Jest to osłonka, którą przykrywacie czy ciasto, czy owoce. Ona ma tutaj takie malutkie dziurki, więc powietrze dochodzi, ale żadne muchy Wam tam nie wchodzą. Także takich rzeczy nie mieliśmy, więc stwierdziłam, że będzie przydatna na pewno w kuchni. I ona chyba euro 50 tylko kosztowała, także to jest druga rzecz. Potem z Home Store'a, słuchajcie, wzięliśmy pościel, bo dawno już nie kupowaliśmy pościeli, a że były duże promocje, wyprzedaże, to na nasz rozmiar udało nam się kupić pościel za chyba 17 euro, a mamy prawie że największą, największy rozmiar, bo jeszcze potem jest Super King, a my mamy King, a pościele naszym zdaniem z Home Store są najlepsze jakościowo, mamy już kilka lat, nic się z nimi nie dzieje kompletnie, tylko tutaj wybaczcie, że jest prania pognieciona, ale wstawię gdzieś Wam tutaj zdjęcie w nowym opakowaniu, jak to wygląda. W każdym razie jest takiego beżowego koloru, tu może bardziej wygląda na kremowy, ale jest w rzeczywistości ciemniejsza, ze zwierzęcymi motywami. Ja mam ostatnio Hopsia na punkcie zwierzęcych motywów i z tej strony jest taki kolorowy motyw, a druga strona, więc jest ta pościel dwustronna, jest tak jakby w sepi, nie wiem jak to powiedzieć, cała jest w beżu po prostu. Także to jest akurat poduszka, no już nie będę Wam rozkładała kołdry, bo, poszwę na kołdrę, bo no to jest to samo. Tutaj Wam gdzieś wstaję po prostu zdjęcie, jak to w opakowaniu wyglądało. No i mam nadzieję, że się będzie tak samo dobrze sprawdzała, jak reszta pościeli, które mamy z Home Store'a. I ostatnia już rzecz, która nie jest z Ikei, jest to odświeżacz powietrza, patyczki takie odświeżające. I był to w ogóle, słuchajcie, gratis, ale do czego gratis, to już Wam powiem w innym filmie. W każdym razie są to patyczki z Ritualsa o zapachu Sweet Jasmine. Po prostu, słuchajcie, to jest tak piękny zapach. Nie wiem, na ile on będzie trwały, bo nigdy nie miałam takich patyczków, ale jest tak intensywny, że po prostu, no naprawdę, ale zapach jest tak ładny, że mogłabym mieć takie perfumy. Śliczny jest, prześliczny. No, ale tak jak Wam mówię, do czego to był gratis, to Wam powiem w innym filmie. W każdym razie, jeżeli szukacie fajnych patyczków, to chyba Wam mogę polecić, bo no nie wiem, na jak długo one wystarczą, jak długo będą tak intensywnie pachnieć, ale otworzyliśmy wczoraj, to zapach jest naprawdę taki, no powiem Wam, sztos. Także jeżeli nie lubicie, jak tak bardzo intensywnie, mocno pachnie, szczególnie w małych pomieszczeniach, no to może jednak nie. Ale dla tych, co lubią, jak ładnie pachnie, intensywnie pachnie, to bardzo Wam polecam się zainteresować tymi patyczkami. Zawsze jak jesteśmy w Ikei, to biorę tą patelenkę, bo ona chyba kosztuje 3,50 euro, bo wszystkie te ceny Wam podaję w euro. My mieszkamy w Irlandii, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, także wszystkie zakupy są tutaj z Dublina. I ta patelnia jest takiej średniej wielkości, także ona jest w sam raz na taką jajecznicę, omleta, no jakiegoś wielkiego obiadu tu nie zrobicie, nie oszukujmy się. Ale bardzo dobrze się u nas sprawdza, pasuje na kuchenkę nie gazową, tylko elektryczną, tak, Polina elektryczną. No i za taką cenę, to wiecie co, można co raz na jakiś czas sobie wymieniać. U nas się te patelnie z Ikei tak samo sprawdzają jak z Tefala. Nie wiem, czy one się po prostu tak pogorszyły, te z Tefala, ale ja nie widzę różnicy. Coś, czego nie planowałam kupić, ale wiecie jak to jest, to zawsze jest tak w Ikei, że jedziemy po jedną, dwie rzeczy, a wracamy z całym
kartonem rzeczy. Jest to taka wyściółka do szuflad, do szafek, taka jakby gumowa, silikonowa, bardzo cieniutka. I ja po prostu chcę to sobie powsadzać w szufladę, gdzie mam sztućce, jakieś tam przybory kuchenne, żeby mi się to tam nie walało. Ona jest taka jakby antypoślizgowa, więc te rzeczy mam nadzieję, że będą bardziej na miejscu i się nie będą tak ciągle, wiecie, przemieszczać, że nie będzie takiego bajzlu. I tutaj nie wiem, ile tego jest. 150 na 50. No, to całkiem sporo, mam nadzieję, że to się u nas sprawdzi. Nie miałam takiego czegoś, a też uważam, że to będzie, wiecie, co fajne do toaletki. Tak. Też bardzo fajna sprawa. A jak jesteśmy przy toaletce, to coś, co nie jest stricte do toaletki, ale słuchajcie, ja już dawno w IKEA widziałam takie osłonki, tylko że z drewnianym dnem. I one są dużo droższe, już nie pamiętam tych cen, ale ja wiem, chyba z 18 euro, tak mi się wydaje, takiej średniej wielkości. Więc dosyć sporo, a ja tam kupiłam na promocji, była za 8 euro. Ja to, słuchajcie, biorę z myślą po prostu o pędzlach. Do środka wstawiam sobie pędzle, przykrywam to i one się wtedy nie kurzą, do tego to ładnie wygląda na toaletce. A ta przykrywka od spodu, to no i tak mi nie jest potrzebne, bo wiecie, no tylko chodzi mi o nakrycie. Tu możecie sobie wsadzić czy jakiegoś kwiatka, który się nadaje, oczywiście pod takie coś, jakiegoś sukulenta. Nie wiem, czy kaktusy się do tego też nadają. Czy świece też będzie bardzo ładnie wyglądało, czy jakiś flakonik z perfumami, jakąś kompozycję sobie stworzyć, także to sama idea tego bardzo mi się podoba. No i w końcu mi się udało to kupić, to jeszcze po promocyjnej cenie, z czego jestem niezmiernie zadowolona. Pierdółki, które się zawsze kończą w kuchni, albo po prostu zawsze potrzeba ich w dużych ilościach, a mowa tutaj o szpatułkach i pierwsza to jest taka zwykła, drewniana, bardzo fajny ma kształt, taki owalny, więc tu nic nie będzie drapało patelni. Bo wiecie, nawet niektóre te drewniane szpatułki czy łyżki, one są tak ostro wykończone, a ta jest taka bardzo owalna, delikatna, taka poręczna mała, więc bardzo fajna szpatułka. I druga szpatułka silikonowa, czy wiecie, jak zgarniacie sobie ciasto z miski, przelewacie do formy, czy no do czegokolwiek takie silikonowe szpatułki się zawsze przydadzą. Kolejnie rzecz, której jeszcze nie mamy, a która jest bardzo przydatna, to jest po prostu podstawka metalowa, taka jakby to być krateczka metalowa pod garnek, na przykład jak gotujecie coś, czekajcie, może otworzę, to będzie lepiej widać. Tak to wygląda, do tego ma takie nóżki pod spodem dodane. I wiecie, jak kładzie się na przykład czy patelnię gorącą, czy garnek gorący, to ja mam zawsze ten problem, że chcę coś szybko zagrzać innego, a już mi miejsca na kuchence brakuje, więc wtedy można sobie odłożyć na taką podstaweczkę. Niby taka pierdółka, a naprawdę mega, mega pomocna w kuchni, a takiego czegoś nie miałam, więc w końcu kupiłam. Dobra, teraz jak ja to wytaraskam, bo to jest dosyć ciężkie. Słuchajcie, kupiliśmy zastawę, bo nasza już się prosiła po prostu o pomstę, bo jest tak porysowana, ale już tak porysowana, że wygląda tragicznie, więc jeszcze nam kubki zostały do wymiany i wybraliśmy też w kolorze białym, takim, no taka trochę złamana biel, tylko w takim nieowalnym kształcie, tylko takim bardziej kwadratowym, w kwadrat. No widzicie, jak to wygląda. Chyba wiecie co, że wyciągnę i też Wam tak pojedynczo może pokażę. Pokażę Wam tej średniej wielkości talerzyk, po prostu ten większy jest większy, już nie będę go wyjmować, żeby zaraz tutaj nie stłuc z moimi zdolnościami, więc taką się prezentuje. A tu jest taki talerz do zupy, głębszy po prostu. Ten zestaw, który my mamy, też był taki okrągły, ale już nie było z takimi talerzykami głębszymi, tylko były takie miseczki bardzo malutkie, więc stwierdziliśmy, że to będzie bardziej poręczne, bardziej użyteczne do zupy, bo tamte były naprawdę takie malutkie miseczki i to już zdecydowanie było mega, mega potrzebne. Ja już gadałam od takiego długiego czasu o tej zastawie i w końcu stwierdziliśmy, nie, trzeba ją kupić. Wielkie pudło, które będzie nam potrzebne do takiego pomieszczenia gospodarczego, gdzie mamy pralkę, takie półki, po prostu na tych półkach jest wieczny bajzel. Kupiliśmy jedno takie opakowanie duże i drugie było też konieczne, żeby tam poukładać te rzeczy. I jak zostanie miejsca, to jeszcze dokupimy jakieś mniejsze po prostu.
żeby wsadzić w takie pudło i jak coś potrzebujecie, to wyciągacie, wiecie, całe pudło z tych półek, a nie się bawicie w jakieś pojedyncze rzeczy. Jeśli mnie oglądacie regularnie, to wiecie, że ja niestety zabijam kwiaty, chociaż kocham kwiaty, to bez wzajemności niestety. I słuchajcie, no nie mogłam się oprzeć, jak zobaczyłam to cudeńko. Kupiliśmy takiego ananaska, mam nadzieję, że szybko nie umrze śmiercią naturalną u mnie. I wzięłam tego ananasa i do tego taką zwykłą, białą doniczkę, osłonkę z wypustkami. Także mam nadzieję, że cały czas będzie taki ładniutki. Zobaczymy jak długo, bo Paulina, mądra głowa, słuchajcie, miałam takiego ładnego storczyka, dostałam od Kamila, już nawet nie będę wam pokazywać, bo wstyd. Zapaliłam sobie świeczkę obok tego storczyka i ta świeczka tak się paliła, paliła i następnego dnia, słuchajcie, z tego storczyka tak po kolei kwiatki, pum, pum, pum. No, także tak go zabiłam. No i słuchajcie, ostatniej rzeczy wam tak, no nie pokażę już, bo nie mam jak za bardzo, ale wstawię wam tutaj zdjęcie, bo kupiliśmy szafę. Po prostu się już tak nie mieściliśmy z rzeczami, że musieliśmy zrobić totalną przebiórkę rzeczy. Wszystko ładnie poskładać, posegregować i wsadzić do drugiej szafy. Także mamy drugą szafę, gdzieś tutaj wam wstawię zdjęcie. No i tak kochani, to by było na tyle w tym filmie. Bardzo lubię haul z Ikei oglądać, nagrywać. Co prawda to jest chyba dopiero drugi haul z Ikei u mnie na kanale, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobał, bo poprzedni powiem wam, że było zainteresowanie ogólnie na takie zakupy z Ikei. Był dobrze oglądany, także mam nadzieję, że ten haul też wam się spodoba. Dajcie znać, czy wy jesteście przeciwnikami Ikei, czy lubicie tam jeździć. Ja uwielbiam, mogę tam chodzić, się szwędzać godzinami, ale myślę, że chyba większość osób tak ma, przynajmniej kobiet. No, także to by było na tyle w tym filmie, kochani. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Przesyłam buziaki. Pa, pa.